Pan Paweł Tanajno. Szanowny panie przewodniczący i wiceprzewodniczący, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę, ale zdaje się, że tylko panowie zostali jako reprezentanci posłów, nie? Jeszcze? Jeszcze pan poseł Lewandowski. To ja chciałem serdecznie podziękować, że państwo się stawili i wytrzymali do końca tego wysłuchania. To bardzo cenne. I właściwie w tej chwili wszystko zostało tutaj powiedziane. Ja chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, która może być właśnie istotna dla panów posłów. Otóż państwa zadaniem jest stanowienie prawa. I wszyscy obywatele, łącznie nawet z samorządowcami, cierpią i męczą się na co dzień z niespójnością prawa. Dlatego chciałem zwrócić uwagę, że w tym projekcie, którym państwo się będą zajmować, w artykule pierwszym, w ustępie pierwszym napisano, iż celem ustawy jest wzmacnianie podstaw do współpracy mieszkańców podejmowanej w celu rozwoju lokalnego i regionalnego. Szanowni posłowie, no, jeżeli z jednej strony mówimy o wzmacnianiu podstaw, a z drugiej strony mówimy o podwyższaniu progów w referendum do odwołania władz samorządowych, no to to ma taki naturalny, logiczny konflikt. To niczego nie wzmacnia, nie wzmacnia tej współpracy, tylko ją osłabia. Osłabia jakąkolwiek aktywność obywatelską. W związku z tym ja bym prosił, żeby panowie wzięli to pod uwagę w pracach komisji i albo naprawili treść tej ustawy w części, w której ona nie wzmacnia, albo wprowadzili taką generalną poprawkę, która pozwoli obywatelom rozumieć prawo, jakie państwo tworzą i zmienili artykuł pierwszy, ustęp pierwszy, że ta ustawa ma na celu osłabienie podstaw współpracy. Bo de facto Związek Miast Polskich, który reprezentuje władzę samorządową, a nie obywateli, no tak doradzał prezydentowi, że no doszło do takiego kuriozum. I być może pan prezydent padł ofiarą, no bo intencje według artykułu pierwszego, ustęp pierwszy miał bardzo dobre, natomiast no wyszło jak zwykle. To wszystko, dziękuję bardzo.